Jak otworzyliśmy tutaj placówkę naszą, to właściwie w pierwszych dniach naszego tutaj pobytu zauważyliśmy bardzo dużo bezdomnych. Bardzo często ci bezdomni do nas przychodzili do klasztoru po takie drobne rzeczy, tam po wodę, jakąś czasem w zimie to herbata i tak dalej. I powstał taki projekt, żeby otworzyć tutaj przy naszym klasztorze stołówkę. Pół roku trwały te wszystkie remonty, zrobiliśmy tutaj taką przeróbkę tego pomieszczenia i zaczęliśmy przyjmować bezdomnych, dając jedzenie. Był prysznic, też zaczęliśmy przyjmować do kompania. Potem wiadomo, jak jest kompania, to trzeba przebrać, więc powstała taka baza ubrań, które na początku nam zaopatrywali nasi parafianie. Ja ogłosiłem po prostu i każdy, kto co mógł, jakieś tam ubrania, buty i tak dalej, ręczniki, wszystkie takie sprawy. I potem powoli ta nasza posługa zaczęła być taką już bardziej złożoną, że nie tylko jedzenie, ale również strzyżenie, mycie, możliwość przebrania się, jak również taka podstawowa pomoc medyczna. Czasami wysyłamy tych bezdomnych do szpitala i również się nimi opiekujemy, tam kupując lekarstwa jakieś i tak dalej. Widzimy potrzebę, zwłaszcza w takim okresie zimowym, bardzo mocną potrzebę stworzenia tutaj noclegowni w naszym mieście. Dlaczego? Ogromna ilość bezdomnych cierpi, zwłaszcza gdy są silne mrozy, na odmrożenia. Kilka osób w tym roku nawet zamarzło. Chcemy zrobić taką noclegownię, która by w takich przypadkach trudnych, zwłaszcza w warunkach pogodowych, mogłaby przyjąć chociaż te, planujemy tak mniej więcej na 20-30 osób. Tutaj mamy taki domek niedaleko klasztoru, który można by wykupić i na tego miejscu tego domu wybudować taką noclegownię, jakąś tam więcej pomieszczeń z piwnicą plus jeszcze parę tam jakieś piętro drugie. Jest to niezbędne. No, Bóg da, to zrobimy. Może z czasem zobaczymy. Na razie takie plany, ale tam dalej się okaże, jak to pójdzie.